Cześć Małgosiu. Cześć Klaudia. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ już trzeci odcinek nowej edycji Tańce z Gwiazdami i Anita Sokołowska, no powiem Ci, że na szczycie tabeli. Jak w ogóle emocje i jak jej dopingujesz? No, oczywiście jesteśmy z nią wszyscy całym sercem, cała ekipa przyjaciółek. Przyznam szczerze, że oczywiście bardzo odczuwamy jej brak, ale cieszę się, że jest naprawdę w dobrych rękach, rękach Jacka. Świetnie sobie radzą i ja widzę, że ona ma z tego frajdę, więc najbardziej się z tego cieszę i cieszę się, że się tym bawi, że tak jej świetnie idzie. No ale mam nadzieję, że przede wszystkim Państwo macie przyjemność z oglądania jej, bo okazuje się, że jest, poza tym, że jest wybitną aktorką, to też jest fantastyczną tancerką. Więc daje dużo radości i mam nadzieję, aby to trwało jak najdłużej. Małgosiu, w 2008 roku sama debiutowałaś tutaj na parkiecie. Jakie ty masz najlepsze wspomnienia z tym programem? O wow! Jakby samo wspomnienie tego, że brałam w tym udział, chyba jest takim najlepszym. Pamiętam, że rzeczywiście to jest wszystko okupione taką dużym wysiłkiem i pracą, no ale gdyby nie to, to też nie byłoby efektów. I to jest rzeczywiście absolutna prawda, co wszyscy mówią. Krew, pot i łzy, ale to też trochę wszyscy się z tym liczą, kiedy przychodzą do tego programu. I to jest, to są wielkie emocje, to jest też bardzo dużo nauki, takiej świadomości siebie, swojego ciała, radzenia sobie w takich właśnie trudnych sytuacjach ze stresem. To była dla mnie wielka szkoła w przyspieszonym tempie. Na pewno wiemy, ale wypadłaś również wtedy super. Małgosia, mam takie pytanie, ponieważ w wielu komentarzach kobiety mówią i cenią Cię za taką Twoją naturalność i pokazywanie się naturalnej nawet na Instagramie. Czy Ty też w jakiś sposób chcesz to pokazywać światu, żeby każdy akceptował siebie tak, jak robisz to Ty? Ja mam nadzieję, że przede wszystkim jakby ten cały blich, który też nas otacza i ludzie, którzy się też często dają temu zwieść. Mam nadzieję, że oglądając takie profile jak mój, jakby mają też takie poczucie, że troszeczkę, że to jest jakby taki absolutnie prawdziwy profil, niefiltrowany, który też pokazuje mnie w normalnych sytuacjach, mnie też taką naturalną. Nie wiem, czy to jest też tak, że ja chcę pokazać światu, jakie jest życie, jak też może życie po prostu wyglądać. Ja myślę, że ja po prostu jako ja chcę być sobą i chcę być naturalna wtedy, kiedy mogę. A jeżeli jest to tak odbierane przez innych, to tym bardziej jest mi miłe, bo ostatecznie też jakby cieszę się, bo w ten sposób się po prostu komunikuję z Państwem. Zauważyliśmy też, że zdecydowałaś się na pokazanie rodzinnych zdjęć i pokazanie twarz córeczek, kiedy wcześniej bardzo tego ukrywałaś. Co było taką decyzją? Ja myślę, że to już było tak, że no, trochę mnie już bawi, jakby sam u siebie, tak już tak myślałam, że wstawianie zajączków na buzie, okularków, że to już trochę zabawne. Jakby jest moja rodzina jest częścią, integralną częścią mnie i unikanie ich było też coraz trudniejsze, tym bardziej, że dziewczyny same bardzo chciały i czasami pytały, mamo, czy ty się nas wstydzisz? Więc jakby tak naprawdę to one zadecydowały, żeby się pokazać światu. Znaczy z tego się cieszę, mnie to dużo ułatwiło. Dziewczynki już są duże, więc ja zapytam się, że czego też się uczą od swojej mamy? Czy chcą iść w jej ślady? Mam nadzieję, że nie. Nie wiem, to chyba trzeba byłoby dziewczynki uczyć. Ja przede wszystkim uczę je tego, żeby one były, żeby były dobrymi ludźmi, żeby szanowały innych i żeby były szczęśliwe i żeby robiły w życiu to, na co chcą, ale żeby też wiedziały, że wszystko nie przychodzi łatwo, tylko że na wszystko trzeba też na to poświęcić czas, pracę, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście, ja obstawiam, że wychowasz je naprawdę na porządne kobiety. Piąteczka, Małgosiu. Jeszcze zapytam się, ostatnie pytanie, jakie plany na ten rok? Ojejku, no co? Jesteśmy właśnie w trakcie zdjęć do przyjaciółek. Za chwilę też zaczynamy nową produkcję, tym razem nad morzem. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie coś ciekawego i coś innego. I tak naprawdę no, cały czas dużo, dużo rzeczy się dzieje. Więc w takim razie ja trzymam za Ciebie kciuki. Na premierę moich filmów, ale mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi. We will see.
nastąpi i zobaczycie ulubioną przyjaciółkę na dużych ekranach w kinach. Małgosiu, ja Ci bardzo dziękuję. Trzymam kciuki. Wy też się trzymajcie. Do zobaczenia. Cześć.